Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dziś zapraszam Was na Denko. Dzisiaj pokażę Wam kosmetyki, które ostatnio zużyłam, opowiem, czy się u mnie sprawdziły, czy nie. Także jeżeli jesteście ciekawi, co takiego ostatnio wykończyłam, jakie produkty tutaj mam Wam do pokazania, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania tego filmu. Kochani, już na samym początku przepraszam Was za mój głos. Na pewno słychać, że mówię przez nos. Ostatnio się ponownie podziębiłam i teraz mnie dopadło całkowicie. Chyba nie wyleżałam tamtej choroby. Przepraszam, będą może cięcia w tym filmie, bo kaszel męczy, więc serdecznie Was za to przepraszam, ale no niestety coś mnie dopadło. Zaczęło się od drapania w gardle. Później zaczął się katar, kaszel i niestety i tak mnie rozłożyło na moje wolne, że od piątku, dziś mamy poniedziałek, jestem cały czas w domu, dzisiaj pierwszy raz zrobiłam makijaż, żeby Wam nagrać ten film, bo muszę nadrobić trochę filmów na mój kanał i tak sobie planowałam, że na wolnym ponagrywam i niestety z planów, niestety nic nie wyszło i zauważyłam, że ostatnio nie mogę nic planować, bo zawsze coś mi wyskoczy, tak jak teraz na przykład moja choroba, więc nie byłam w stanie, słuchajcie, leżałam w łóżku, nie byłam w stanie nic nagrać, ale dzisiaj w miarę się wyszykowałam i nagrywam dla Was to Denko, także jeszcze raz przepraszam za mój głos. I tak, kochani, mam tutaj kilka kosmetyków, które przygotowałam i które zużyłam w ostatnim czasie. I powiem Wam, że jest tutaj i kolorówka, i pielęgnacja, więc chętnie się podzielę z Wami tym, co ostatnio zużyłam i czy te kosmetyki się u mnie sprawdziły. Może zacznę tutaj najpierw od pielęgnacji. Pielęgnacji włosów, bo mam tutaj zaledwie tylko jeden kosmetyk, którym jest suchy szampon z Batiste. Jak wiecie, ja od czasu do czasu te szampony stosuję. To są szampony na moje takie, słuchajcie, nagłe przypadki. Jak zauważę, a szczególnie jak mam właśnie teraz odrost, zauważam nieraz, że tutaj przy grzywce mi się przetłuści, to wówczas szampon pyk pyk, popryskam, wmasuję, rozczeszę i włosy są świeże, bo po całości są świeże, a jednak już jak przy odroście, odrost się na blondzie pojawia i dotyka się włosy rękoma, to niestety no widać, że się włosy przybrudzają. Może nie są tłuste, bo ja myję głowę co drugi dzień. Tak po prostu mam, że muszę myć głowę co drugi dzień. Ale jak nieraz jestem w domu i chcę je troszeczkę przeciągnąć, a muszę nieraz wyjść, bo tak się zdarzy, że muszę pojechać do sklepu, czy to po prostu muszę wyjść z domu, a nie chcę się pokazywać w takich włosach, to wówczas Batiste mi idzie z pomocą na takie, wiecie, właśnie specjalne efekty, specjalne zadania. O, Batiste jest fajny i powiem Wam, że miałam go w różnych wersjach, o różnych zapachach. Po prostu sięgam po taki, jaki jest i ten ma zapach, może jeszcze, wiecie co, teraz mam katar, to nie wiem, czy coś będę czuła, jeszcze coś w nim jest, poczekajcie. Jeszcze takie, o, ostatnie psiki. Tak, to jest taki oryginalny, świeży zapach. Też miałam kokosowy, ale jakoś teraz sięgnęłam po ten i również dobrze się sprawdził. Także jeżeli na nagłe wypadki, nagłe sytuacje potrzebujecie odświeżyć włosy, Batiste zawsze przyjdzie Wam z pomocą. A wiem, że inne firmy też mają szampony. U mnie najbardziej sprawdza się ta firma, więc wykończyłam. Może jeszcze na jedno użycie będzie, ale to już nic tutaj nie lata. Wiecie, nieraz tam jeszcze coś tam się psiknie. Także już idzie do kosza. Następnym produktem, który wykończyliśmy z mężem i przywieźliśmy sobie teraz, wracając z wakacji, kupiliśmy na strefie bezcłowej u nas na Islandii. Jest taka możliwość kupna 3 za 2. A o czym mówię? Ulubione mydełka w piance z Bath & Body Works. Ja najczęściej kupuję te brzoskwiniowe, jak są. Lubię też arbuzowe. I teraz z mężem wyjęliśmy chyba mango lemon, też pięknie pachnie. Powiem Wam, te mydełka są rewelacyjne. I słyszałam już różne opinie, że ta pianka jest, że one są niewydajne.
ja uważam całkiem inaczej. Ta pianka wystarczy, słuchajcie, jedno psiknięcie. Tutaj jeszcze taka resztka jest, więc nie będę psikać, żeby mi na rękę nie chlapnęło. Ale naprawdę jedna taka pompka wystarczy na umycie rąk. Ręce przepięknie pachną po umyciu tą pianką. Utrzymuje się ten zapach dość długo i są świetnie nawilżone. Słuchajcie, ja sięgałam po niejedne mydła w piance i tak jak właśnie ta firma Bath & Body Works ma świetne mydła w piance, tak inne jakoś na mnie nie zrobiły wrażenia. Jak nie mieliśmy tych, to kupowałam u nas w naszym sklepie spożywczym Kronan czy Bonus, też są mydła w piance, też kupowałam, ale no jednak te są najlepsze i zawsze jak wracamy do domu, to na strefie bezcłowej staramy się je kupić. Ostatnio coś wycofywali te produkty, dużo ich nie było, było tylko kilka zapachów i nie podobały mi się te zapachy, więc nie kupiłam, a tym razem trafiliśmy właśnie na ten peach i powiem wam, nawet jakbym miała wziąć trzy takie same, to wezmę, bo naprawdę uwielbiam te mydła, mój mąż też bardzo je lubi, naprawdę sprawdzają się świetnie i każdy, kto u nas skorzysta z toalety, umyje ręce tym mydełkiem, mówi, kurczę, ale ładnie to mydełko pachnie i naprawdę zapach utrzymuje się bardzo długo, także serdecznie wam polecam. Ja wiem, że Bath & Body Works jest w Polsce i też Bath & Body Works w Polsce robi różne promocje, także jak będziecie mieć okazję, zajrzyjcie sobie do tego sklepu, bo naprawdę opłaca się kupować te mydełka, naprawdę są bardzo wydajne. My z mężem na dwie osoby to mydełko zużyliśmy w 1,5 miesiąca, jakoś tak, także... A często myjemy, bardzo często myjemy ręce, także bardzo wydajne mydełko. Jeżeli jesteśmy już przy pielęgnacji ciała to i rąk, to tutaj pokażę wam, zużyłam mój balsam do ciała Dove. Jest to balsam... balsam brązujący, ja go mam w odcieniu medium to dark skin i ja go, słuchajcie, właśnie po wakacjach używałam sobie po każdej kąpieli, fajnie podkreśla opaleniznę naszej skóry i równocześnie dodaje też jej troszeczkę koloru. Jeśli użyjecie go pod rząd po każdej kąpieli, na przykład tak z 5 razy, to już będzie on nawet nieopalonej skórze nadawał lekki kolor opalenizny. Naprawdę jest świetny, to nie jest samoopalacz, to jest bardziej i raczej balsam opalizujący, taki nadawający tylko lekkiego koloru skórze, a jeżeli jesteśmy opaleni po wakacjach, to fajnie podkręca ten kolor i fajnie go utrwala, także Dove wykończony, na pewno kupię następne opakowanie, już ich trochę wykończyłam, już był chyba w którymś denku ten balsam u mnie, któregoś właśnie lata i powiem wam, że jak widzicie, wracam do nich często, bo naprawdę sprawdza się świetnie i fajnie skóra jest nawilżona, ja uwielbiam Dove do pielęgnacji ciała, pięknie pachnie, także jeżeli zastanawiałybyście się nad jego kupnem, to ja serdecznie wam go mogę polecić. Czy po opalaniu, czy jeżeli chcecie troszeczkę podkreślić swoją skórę, jeżeli nie jesteście opalone, to tak jak powiedziałam, po kąpieli wystarczy sobie po prostu wmasować. On nie zostawia plam, bo tak jak powiedziałam, to nie jest samoopalacz, to jest tylko krem, balsam brązujący, gdzie nie musicie się martwić, że jak tutaj źle sobie posmarujecie, tutaj przy... nadgarstku czy przy dłoniach, że zostawi plamy. Nic takiego nie robi, także to jest po prostu balsam, który troszeczkę podkreśla kolor opalenizny lub nadaje lekkiego opalenia skórze, także polecam wam z czystym sumieniem. Następnym produktem, który wykończyłam i powiem wam, że go miałam bardzo, bardzo długo, jest to duże opakowanie, 250 ml. I jest to Ziaja krem liftingujący, przeciwzmarszczkowy, vegan. To jest ta wersja, żeby mi tylko się zoomowało, bo białe opakowania, o mamy to, białe opakowania, coś się nie chcą zoomować. Wykończyłam go do cna, no tutaj już też, o, dojrzycie. Wiem, że to nie widać, bo tak jest z białymi opakowaniami, że nie widać, ale jest wykończony całkowicie i powiem wam, że troszeczkę już pod koniec go
męczyłam. Męczyłam, już powiem wam, nakładałam i rano, i wieczorem, nie patrzyłam, bo i tutaj też, słuchajcie, na dekolt, bo jest jego dużo. Jest jego dużo, stanowczo za dużo. Ja lubię, słuchajcie, od czasu do czasu zmieniać, kupować jakieś nowości kremów. Nie był to krem, który by nie wiadomo jak mocno och i ach, zachwycił mnie tak, że ojejku, muszę mieć następne opakowanie. Zachwycił mnie teraz inny krem, o którym wam na pewno opowiem. No tamten to jest rewelacja. Z tym było tak, że po prostu był dobry. Był dobry, sprawdzał się. Nie wiem, czy zmarszczki mi zniwelował. Wiecie, ja jestem już w takim wieku, że u mnie zmarszczki już są, ale fajnie nawilżał twarz. Ja go bardzo... może nie bardzo, ja go więcej nakładałam na wieczór, żeby moją twarz zregenerować po całym dniu noszenia makijażu, pobytu na dworze, wiecie, jednak i warunki atmosferyczne i makijaż sprawia, że nasza cera dostaje troszeczkę po tyłku, dlatego jego starałam się nakładać więcej i czułam to rano wstając, że on na mojej twarzy jeszcze jest, także fajnie utrzymywał się, fajnie działał na moją twarz. No ale niestety duża pojemność, jeżeli bym go znalazła w mniejszej pojemności, to chętnie kupię ponownie, ale używałam go niecałe pół roku, czy rok, jakoś tak, bo któryś wakacji go przywiozłam, musiałam się cofnąć do moich wcześniejszych filmów, bo nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że długo go nie używałam, bo chciałam go wykończyć i udało się. I słuchajcie, jestem sama zaskoczona, że tak duże opakowanie, 250 ml, udało mi się zużyć, bo najczęściej bywa tak, że odstawię, sięgam po inne, już później po tamte nie sięgam, a tutaj zużyłam do samego końca, więc coś tutaj też jest w tym, że udało mi się go zużyć, także zrobił na mnie wrażenie, ale tak jak mówię, jakby było mniejsze opakowanie, by było fajniej, bo mogłabym sobie sięgać już po inne, a jednak szkoda mi było, żeby po prostu wyrzucić, no bo duży krem warto zużyć niż później wyrzucać. No nie wyrzucamy pieniędzy, tak? W błoto nie wyrzucamy. Dobrze, to było to i słuchajcie, z pielęgnacji to wszystko. Teraz może demakijaż. Zużyłam już, nie wiem, które opakowanie i wy też kupowałyście z mojego polecenia ten balsam. Jest to balsam z Fluff do demakijażu. Pięknie pachnący malinkami. Ja słuchajcie, tutaj jak ja go używałam wykończony do cna, jak ja go nim zmywam makijaż, to powiem wam, że robię go, demakijaż robię wieczorem, prawda? I zawsze mi się chce czegoś słodkiego, jak go wącham. No powiem wam, że on tak pobudza kubki smakowe, od razu sobie wyobrażam, że jest przy mnie jakieś ciacho takie, wiecie, malinowe z takim kremem. No tak pięknie pachnie. Bardzo go lubię, jedynie nie lubię u niego tego, że muszę uważać, żeby nie przypadkiem nie otworzyć oka, tylko dobrze oko przemyć i później przemyć, raczej przeczeć tym kremem i później od razu przemyć oko, nie otworzyć w międzyczasie, bo on wówczas mnie piecze i to jest to, czego w nim nie lubię, ale tak poza tym uwielbiam go, jest fajnie taki oleisty, ma piękny zapach, idealnie zmywa makijaż oczu, więc jeżeli jeszcze go nie miałyście, to sięgnijcie po niego. Często jest na niego promocja w Rossmanie, naprawdę jest niedrogi, ja chyba za niego raz dałam chyba 15 zł, 17, przepraszam, 17 zł, także pojemność już wam mówię, gdzie ta pojemność jest, 50 ml, także jest naprawdę bardzo wydajny, znikoma ilość na zmycie oczu idealnie wystarcza. Ja później jeszcze całą twarz zmywam moim żelem do demakijażu, ale głównie właśnie tym balsamem zmywam oczy i jest świetny. Także Rossmann i kupujcie. Kupujcie w ciemno, znaczy z mojej rekomendacji, bo ja wam na serdecznie go polecam. I tak, następnym produktem, który mamy, jest Essence. I zobaczcie, zużyłam całe opakowanie. Ja powiem wam, ja robię makijaż praktycznie codziennie. No jak teraz mnie choroba dopadła, no to starałam się makijażu nie robić. Ale jak idę do pracy, to makijaż robię codziennie. Jak gdzieś z mężem wychodzimy na wolnym, to również robię makijaż. I powiem wam, zużyłam to opakowanie.
przepraszam Was bardzo, zużyłam to opakowanie i ja je miałam, ile czasu? Zaczęłam je używać jakoś w lipcu, a mamy wrzesień, także jest naprawdę bardzo wydajne, jest świetnym produktem do zmywania oczu. Tutaj jak widzicie już mi ta cała nalepka odchodzi, no bo to jest troszeczkę tutaj w tym oleju i to już zaczęło odchodzić i sprawdzałam. Niestety, w Polsce jest on niedostępny. Nad czym ubolewam sama, bo myślałam, że sobie jeszcze dokupię, ale niestety go nie ma. Jest tylko dostępny, jak widziałam, w drogerii Müller u mojej mamy w Szwajcarii. Na pewno też jest dostępny w Niemczech, bo tam też jest drogeria Müller. No niestety, w Polsce sprawdzałam i w Rossmanie, i w Hebe jest niedostępny. Szkoda, bo jest naprawdę świetny. Ale jeżeli uda Wam się gdzieś na internecie go znaleźć i kupić, to polecam Wam. To jest taki właśnie dwufazowy, złapie się zoom, o, żebyście widzieli dobrze opakowanie, dwufazowy płyn do zmywania makijażu i naprawdę sprawdza się świetnie, nie podrażnia oczu, nic nie szczypie, rewelacja, a makijaż oka zmywa się bardzo szybko. Ja tylko przyłożyłam wacik, potrzymałam chwilę, starłam, jeszcze raz starłam i makijaż oka zmyty, także naprawdę z czystym sumieniem Wam to polecam, jeśli będziecie mogły gdzieś to dostać. I tak, następna pielęgnacja, słuchajcie, już wykańczam, to już jest końcóweczka, naprawdę może jeszcze na dwa podejścia, ale jeszcze te dwa podejścia zrobię, bo tu jeszcze, słuchajcie, muszę tam paznokciem podejść. Rewelacyjny krem pod oczy, Nakomi. Słuchajcie, ja ten krem kupiłam, to jest arganowy krem pod oczy. Kupiłam tutaj na Islandii, w polskim sklepie i powiem Wam, że jest świetny. Ja go używam na dzień, pod makijaż, rewelacja. Ja czuję takie chłodzenie pod oczami, jak go używam i jeżeli go wykończę, to na pewno kupię następne opakowanie. Chociaż teraz mam zakupiony z polecenia mojej jednej widzki krem pod oczy z firmy nie pamiętam, tutaj Wam zaraz wypiszę, bo nie pamiętam co to jest za krem. I chciałabym jego zacząć używać, ale jak wykończę tamten, co kupiłam, to na pewno, jak mi już braknie kremu pod oczy, to na pewno ponownie kupię ten z Nakomi, bo jest świetny, bardzo wydajny, znikoma ilość. Ja sobie zawsze tak, wiecie, na paluszek tutaj sobie rozkładam pod oczami, wmasowuję. Nieraz używam tego gasza, wiecie, tą rolkę taką, ten kamień rolujący, chłodzący. Nieraz sobie nim rozprowadzę krem. Jest naprawdę świetny, także jeżeli szukacie dobrego kremu pod oczy, to Nakomi naprawdę Wam polecam, więc zerknijcie, zobaczcie i wiem, że jest niedrogi. Ja tutaj go właśnie kupiłam w polskim sklepie i jestem z niego bardzo zadowolona i na pewno sięgnę jeszcze raz po następne opakowanie. Słuchajcie, wykończyłam mój podkład, już to jest któryś z rzędu podkład i widzę, że mi mryga bateria. Pozwólcie, że ją szybko wymienię i już zaraz do Was wracam. No dobrze, bateria już wymieniona, więc wracamy do filmu. Słuchajcie, następnym produktem, który wykończyłam i to jest już moje któreś, oj, powiem Wam, że nie pamiętam, które opakowanie. Bardzo lubię ten produkt i jest to podkład z Maybelline Fit Me w kolorze 105. Ja powiem Wam, że uwielbiam ten podkład. Naprawdę miałam już ich kilka opakowań, jego kilka opakowań i zawsze jak zastanawiam się w sklepie, który podkład kupić, bo mi się na przykład kończy, bardzo często sięgam po niego, bardzo często. Teraz sobie zakupiłam na wakacjach podkłady z Catrice, jak wiecie, które też bardzo lubię. I kupiłam sobie z Rimmel, więc muszę tamte skończyć, ale na pewno ponownie zakupię ten fajnie rozświetlający, leciutki podkład właśnie dla osób w dojrzałym wieku, świetnie się sprawdza, nie robi maski. Ja powiem Wam, że nie lubię, jak na mojej twarzy podkład jest bardzo widoczny. Często są takie podkłady, gdzie widać, że mamy coś na twarzy położone. Jak macie
pory, w które podkład wchodzi, to wówczas jest to bardziej widoczne. U mnie na szczęście tych porów tak nie widać. Może tutaj gdzieś koło nosa są bardziej widoczne, ale nie mam takich dużych porów, jak wiem, że niektóre osoby na to bardzo narzekają, że pory są mocno widoczne, jeszcze jak podkład w to wejdzie, przypudrują, to już w ogóle widać, jakby miały efekt maski. Ja na szczęście tego problemu nie mam. I właśnie ten podkład rewelacyjnie rozprowadza się na naszej twarzy, czy pędzlem, czy gąbką, czy jak niektóre osoby wolą robić to palcami też nałożony ładnie wygląda. Fajnie rozświetla twarz, jest leciutki, także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego, dobrego podkładu dla cery dojrzałej, chociaż nie tylko, to serdecznie Wam polecam ten z Maybelline Fit Me. I tak jak powiedziałam, ja mam w odcieniu 105 i ja go najczęściej właśnie używam w tym kolorze, tak od jesieni do wiosny. Później jak już jestem lekko opalona, muszę go przyciemniać lub sięgam po ciemniejsze podkłady, ale ten przez dłuższy okres u mnie się idealnie, ten odcień idealnie sprawdza. I następnym produktem, który zużyłam, nad czym ubolewam, już możecie dojrzeć, jest wycięty, obcięty, zużyty do samego końca. Jest to IT Cosmetics CC Cream w odcieniu tan. Powiem Wam, że leżał u mnie w szufladzie i w tym roku go wzięłam ze sobą na wakacje. Pomyślałam, że właśnie jak się opalę, to będę go używała, po prostu mieszała z innym podkładem. I tak też robiłam, bo w tym roku się mocniej opaliłam i było tak, że jego musiałam użyć więcej jak tamtego jaśniejszego podkładu. A mieszałam go z podkładem Catrice, a tutaj mam go w odcieniu tan, także wykończyłam go do cna i powiem Wam, że jest świetny. Ja szczerze mówiąc powiedziałabym Wam, że on jest nieraz od niektórych podkładów lepszy. To jest tylko CC krem, ale on ma tak świetne krycie, pięknie kryje twarz, nie jest na twarzy widoczny, nie tworzy maski. Naprawdę świetny produkt. Ja słyszałam, że teraz Shein wypuściło podobne kremy. No może skuszę się na ten z Shein, żeby sobie porównać właśnie z tym IT Cosmetics. Może zrobię takie porównanie na moim kanale, więc na pewno się skuszę, bo powiem Wam, no te IT Cosmetics, ja je kupiłam w Stanach, tam w miarę cena była okej, okay, ale no wiem, że one są w Polsce dość drogie. Może w Sephorze czy w Douglasie na jakichś promocjach możecie wyhaczyć te IT Cosmetics, te CC kremy w tańszej cenie. Nie wiem, nie powiem, bo nie kupowałam ich w Sephorze, ale jeżeli szukacie dobrego CC krem, to te właśnie z IT Cosmetics są świetne. Ja na pewno, jak wspomniałam, skuszę się na ten Shein i Wam powiem, co o tym sądzę, bo już z tych IT Cosmetics zużyłam dwa medium, teraz jest zużyty tan, też mam ten właśnie Illuminizing w odcieniu chyba Ivory, czy Fair Ivory, nie pamiętam. Także mam już takie lekkie porównanie co do tych CC kremów, także jak kupię Shein, to na pewno podzielę się z Wami moją opinią, co ja o nich sądzę. Czy warto inwestować bardziej w droższe, czy jest fajniej zainwestować w te tańsze, bo jest takie samo porównanie. Także zobaczymy. Słuchajcie, zużyłam mój korektor z Rimmel. I wiecie co, zawsze zapominam jego nazwę, zawsze muszę tu zerknąć. Multitasker. Powiem Wam, jedne z lepszych korektorów, jakie miałam. Lubię te i lubię też te z Catrice i zawsze sobie ich robię zapas i słuchajcie, zawsze wyciągam tutaj tą osłonkę, żeby go wyczyścić tam do końca, zużyć, bo wiecie co, jego jeszcze tam nawet dużo zostaje, jak już czujecie, że jego jest koniec. A jak wyjmiecie właśnie tą osłonkę, to jeszcze tego produktu tam jest. Także fajnie jest właśnie przy korektorach, głównie przy korektorach są te osłonki, przy maskarach też są, ale tam już jest troszeczkę inaczej to sformułowane, tam zrobione. Ale przy korektorach polecam Wam właśnie te tutaj osłonki ściągać i korektory możecie do cna tam zużyć. Jeżeli lubicie jakiś korektor, który Wam się naprawdę sprawdza, a ubolewacie, że już się kończy,
to wyciągnijcie tą osłonkę, zobaczycie, że jeszcze tego produktu tam trochę jest. Także skończony zapas jest w szufladzie, jeszcze teraz jadę na krótki pobyt, dwutygodniowy pobyt do Polski, więc może jak będzie jakaś fajna promocja w Rossmanie, to może sobie jeszcze dokupię, bo naprawdę rewelacja są te korektory. Dobra, puder, słuchajcie, mamy już tutaj trzy ostatnie produkty, mam nadzieję, że wytrwacie do końca. Bourjois i to jest, słuchajcie, Matifying Compact Powder. Powiem Wam, zużyłam go do końca, ale tutaj zostało jeszcze tylko tak na obramowaniu troszeczkę. Powiem Wam, zapach nie czuję. Nie czuję konkretnego zapachu, może dlatego, że mam teraz katar. Ale powiem Wam tak, nałożony na twarzy w delikatnej ilości wygląda fajnie. Ja go nakładałam pędzlem, ale jeżeli go chciałam nałożyć gąbeczką, chociaż rzadko nakładam gąbeczką, to powiem Wam, moja twarz była taka matowa. I ja nie lubię matowości na mojej twarzy. Ja lubię, jak moja twarz jest ładnie rozświetlona. Dlatego później na niego używałam ten mój ulubiony z Yves Rocher, tak? Yves Rocher, tą taką paletkę do twarzy, czatuję, bo wiem, że jakoś ich nie ma, nie wiem, mam nadzieję, że ich nie wycofają. Chciałam Wam tutaj pokazać na ręce, jak on wygląda, ale nie wiem, czy tutaj dojrzycie. Nie, nie widać tutaj. Tutaj jest taki, powiem Wam, że jest fajnie delikatny, ale wiecie co? Jak go nałożyłam na twarz, to w niektórych miejscach mnie twarz swędziała. Nie wiem, co jest powodem tego i cieszę się, że go zużyłam. Nie sięgnę po następne opakowanie, bo po pierwsze, Bourjois u nas już wycofali, już nie ma. Ja go kupiłam na jakiejś promocji. Właśnie była likwidacja szafy Bourjois i on był naprawdę za grosze, więc go wzięłam. Tak pomyślałam, do codziennych makijaży będzie idealny i tak było, ale na jakieś wyjścia dłuższe, no to powiem Wam, że te swędzenie gdzieniegdzie mnie drażniło. Gdzieś tu, tak jakieś czułam swędzenie. Nie wiem, czy skład tego podkładu, nie podkładu, tylko pudru, na mnie, na moją twarz działał, czy nie wiem, co było spowodowane, ale no nie kupię go ponownie, bo po pierwsze nie mam okazji, po drugie mam lepsze pudry w mojej toaletce, więc no jeżeli... Nawet nie wiem, czy słuchajcie, czy to opakowanie jeszcze w ogóle, w tym opakowaniu te pudry są dostępne. Ja naprawdę go bardzo długo męczyłam i cieszę się, że go wykończyłam, więc idzie do kosza. Możecie spróbować, jeśli jesteście ciekawe. Ja szczerze mówiąc, na przykład jak ten mój z Max Factor Puff, Cream Puff, po tamtego to będę sięgać zawsze. Tamten Wam mogę polecić... bez, słuchajcie, namysłu, a nad tym to bym tak raczej się zastanawiała, czy bym go poleciła, po prostu poleciła, po prostu go kupiłam, był w promocji, ale nie urwał i drażniło mnie właśnie to, że mnie swędziało. Słuchajcie, zużyłam którąś już z kolei maskarę Teleskopik i ja te maskary wiem, że są dostępne na Look Fantastic. Ja właśnie sobie zamówiłam na Look Fantastic, no przesyłka troszkę tutaj mnie wyniosła, no ale zamawiałam nie tylko te maskary, więc przymknęłam na to oko. Będę szukać tej maskary, one były u nas też na Islandii dostępne, więc zobaczę, czy, bo ostatnio też ich nie ma, więc zobaczę, jeśli będą to dostępne, to sobie kupię i kupię mojej mamie, bo też bardzo chciała tą maskarę, więc jeżeli mamuś będą tutaj, to Ci na pewno kupię, obiecałam, że Ci kupię, to będziesz miała. Świetna maskara, ja do mojej mamy mówiłam, uważaj, czy ona Ci się sprawdzi, bo słuchajcie, to jest maskara z takim grzybykiem. To nie jest ani silikonowa szczoteczka, ani taka zwykła. To jest taki płaski grzebyk. Nie każdy lubi takie grzebyki w maskarze. Nie każdy umie malować się maskarami z takimi grzebykami. Ja powiem Wam, że ją pierwszy raz przetestowałam i dla mnie zrobiła wow. Co ona robi z rzęsami, to jest naprawdę niesamowite. Ona pięknie wydłuża, oczywiście ona idzie u mnie zawsze na pierwszą warstwę, na drugą warstwę idzie Essence, ta taka zielona, kojarzycie ją.
dobra, poleciało. Kojarzycie ją na pewno z moich filmów, a właśnie ta teleskopik idzie na pierwszą warstwę i ona właśnie mi fajnie podkreśla rzęsy, wydłuża, tamta pogrubia, także jeżeli gdzieś znajdziecie właśnie maskary z teleskopik, ja wiem, że są srebrne dostępne i chyba złote. To jest to samo, tylko że ta akurat w czarnej wersji to jest ta taka super black, a tamte są mniej czarne, ale to jest to samo, także ta sama formuła, także serdecznie Wam polecam te maskary, jeśli szukacie fajnie maskary, jeżeli szukacie maskary, która fajnie od samej nasady rzęs Wam rzęsy podkreśli, to teleskopik jest idealna, polecam. I słuchajcie, ostatnim produktem, który skończyłam, a praktycznie sam się wykończył, moje perfumy, które dostałam od mojej mamy i dostałam je w komplecie, były te perfumy, była taka mała fiolka jeszcze do tego i balsam. I wiecie co? Wzięłam je któryś wakacji do kosmetyczki i co jest felerem w tych perfumach? To, że one nie mają żadnej tutaj żadnej przykrywki, nic. Ta szminka już nic nie leci. Nic nie leci. Uwielbiam je, że właśnie ta szminka ma ten psikacz i coś mi w mojej kosmetyczce przycisnęło ten psikacz, że te perfumy cały czas się, po prostu ten psikacz chodził, czy nie wiem, gdzieś tutaj one bokiem były felerne, że taka ilość perfum, o, prawie połowa mi się wylała w mojej kosmetyczce. Powiem Wam, że prałam tą kosmetyczkę, a i tak dalej pachnie perfumami. Także sobie wyobraźcie, że perfumy po prostu się zużyły same. Bardzo fajne perfumy, lekkie, świeże, kwiatowe, na wyjścia i na co dzień. No powiem Wam, rewelacja. One od razu mnie zachwyciły. No teraz tu próbuję coś jeszcze... A jeszcze coś tam, no piękny zapach, piękny i to jest, już Wam mówię, bo nie powiedziałam Wam, co to są za perfumy. Jest I Am Caharel, powiem Wam, że naprawdę, ja je chyba u kogoś poczułam najpierw i powiem Wam, że urzekły mnie, tak, u koleżanki, ja je poczułam u koleżanki, mówię, kurczę, ale masz fajne perfumy, co to jest? No i zobacz, to są właśnie te. I mi poleciła, bo są, słuchajcie, z różnymi nakrętkami. Są z różową, z taką bardziej fioletową i z czerwoną. Ja mam z tą czerwoną i są świetne. Na pewno jeszcze raz bym chciała je kupić, bo tylko tym razem już tutaj, wiecie, pilnować, żeby po prostu nie brać na wyjazdy. O, mieć je tylko w domu, żeby mi się tutaj nie wylały, ale są świetne. Teraz właśnie czuję na ręce ten zapach, no powiem Wam, rewelacja. One tak są komplementowane, tak zwracają na siebie uwagę, polecam. Także jeżeli byście chciały sobie zakupić, zobaczcie Nanotino, na pewno Nanotino są dostępne, Nanotino też są różne promocje, także polecam. Kochani, dobrnęliśmy do końca, to były kosmetyki, które zużyłam w ostatnim czasie. Dajcie oczywiście znać, czy miałyście któreś z tych kosmetyków, ja wiem, że na pewno miałyście. Miałyście ten fluff, miałyście, bo z mojego polecenia już mówiłyście mi, że go kupiłyście. Także przedstawiłam Wam kosmetyki, które się u mnie sprawdziły, które Wam polecam i których Wam bym nie poleciła, jak na przykład ten puder. Także staram się Wam zawsze zbierać tutaj te kosmetyki, które w ostatnim czasie zużyłam. Słuchajcie, nie robię dużego denka. Raz zrobiłam takie większe denko, to ten film był dość długi. Ten też na pewno będzie długi, bo ja się rozgaduję, ale mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Także kochani, jeśli ten film Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jak dacie kciuka w górę. Wiecie, YouTube szaleje, więc jeżeli będzie coś się działo na moim kanale, jeżeli Wy będziecie się bardziej udzielać, właśnie będziecie lajkować moje filmy, czy też będziecie pisać komentarze, to algorytmy troszeczkę mój kanał podbiją do góry, a dążymy do 1000, więc mam nadzieję, że już niebawem ten 1000 się na moim kanale pojawi. Także kochani, serdecznie Wam dziękuję za dziś, my widzimy się już w następnych filmach, wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa! Why do we stay?
when I blame you for the things that weigh me down.